W kwietniu minęło 26 lat od uchwalenia polskiej konstytucji. W ostatnich latach nie schodziła z ust polityków i aktywistów obu stron politycznej barykady. Jedni bronili jej przed rządzącymi w Warszawie, drudzy przed rządzącymi w Brukseli. Ale czy ci wszyscy ze sztandarami i sloganami Konstytucja i Demokracja na ustach wiedzą, czego bronią? Nasza konstytucja, chociaż ma już ponad ćwierć wieku, nadal nie jest w pełni przestrzegana. Zobaczcie, artykuł pierwszy. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a przecież politycy zachowują się jakby była ich prywatnym folwarkiem. Artykuł czwarty. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy do narodu. A naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. A przecież od 26 lat bezpośrednie formy sprawowania władzy przez obywateli są ograniczane. Artykuł 99 gwarantuje bierne prawo wyborcze do Sejmu każdemu obywatelowi, który ukończył 21 lat. Ale w praktyce, żeby wystartować do Sejmu, potrzebne jest poparcie z partyjnej centrali. Artykuł 118. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje grupie co najmniej 100 tysięcy obywateli. A przecież kolejne partie w Sejmie kierują zdecydowaną większość obywatelskich ustaw do niszczarki albo zamrażarki. Artykuł 125. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe, ale od czasu uchwalenia Konstytucji takie referendum odbyło się tylko raz. Artykuł 170. Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować w drodze referendum o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Ale dotychczasowe antyobywatelskie przepisy sprawiały, że większość takich referendów była nieważna. Chcesz wiedzieć więcej o demokracji bezpośredniej, konstytucji i obywatelskich formach wpływu na sprawy publiczne? Wejdź na lub bezpośrednio.pl. Gdzie krok po kroku odzyskujemy władzę dla narodu, lub bezpośrednio.pl.